Szanowni Państwo, Rada Miasta ma, może na podstawie statutu Rady Miasta, podejmować uchwały o charakterze oświadczeń. Ważne nie tylko ze względu na sytuację w mieście, ale także w naszym regionie czy państwie. Taki projekt uchwały wraz z grupą radnych przygotowaliśmy w obliczu tego hybrydowego ataku na państwo polskie, w obliczu ataku na naszą integralność i granicę wschodnią. Przyjęliśmy oświadczenie, przygotowaliśmy projekt uchwały oświadczający, że w pełni solidaryzujemy się, wspieramy, wyrażamy wdzięczność i szacunek funkcjonariuszom Straży Granicznej, żołnierzom Wojska Polskiego i Wojsk Ochrony Terytorialnej, a także funkcjonariuszom Policji, realizującym z poświęceniem konstytucyjny nakaz obrony naszych granic. Jednocześnie pragniemy w tym oświadczeniu zdecydowanie potępić wykorzystanie kobiet, dzieci, mężczyzn dla tego hybrydowego ataku, który ma za zadanie naruszyć integralność wschodniej granicy Polski, ale także Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, przygotowując ten projekt uchwały, przygotowaliśmy go jako grupa radnych. Mamy jednak nadzieję, że pod tym projektem uchwały, mimo dzielących nas różnic, podpiszą się wszyscy radni miasta Nowego Sącza i zagłosują za tym projektem uchwały. Tak naprawdę bezpieczeństwo nas Polaków, bezpieczeństwo naszych granic to priorytetowe zadanie i dotyczy nas wszystkich. Powinniśmy tutaj ponad podziałami wspólnie pokazać, że jesteśmy razem w tak trudnej sytuacji, w której znalazło się nasze państwo. I jednocześnie wspieramy służby mundurowe, które dbają o nasze bezpieczeństwo, nas mieszkańców, ale także naszego państwa. Jak szanowni Państwo wiedzą, sprawa ta jest bardzo trudna. Mamy szczególnie trudny okres, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego państwa. Dlatego też z nami są dzisiaj posłowie, bo nasze oddolne nasze takie wsparcie i przygotowanie tego projektu uchwały dotyczy wszystkich mieszkańców. I wiemy tutaj też o podejmowanych działaniach ze strony rządu. I teraz prosiłabym również, aby wypowiedzieli się tutaj posłowie, bo dlatego, że ta sprawa jest na każdym szczeblu. Nie tylko tutaj naszym samorządowym, ale także na szczeblu rządowym. Bardzo witam Państwa. Bardzo cieszę się z tej inicjatywy radnych miejskich o wsparciu naszych służb mundurowych, naszej Straży Granicznej w tej bardzo trudnej chwili, kiedy trzeba już fizycznie bronić naszej wschodniej granicy. To bardzo dobra inicjatywa. Ja myślę, że tak jak wspomniała Pani Przewodnicząca, wszyscy radni się do tego dołączą. My, posłowie, jesteśmy tutaj, aby właśnie takie inicjatywy wspierać i nie wątpię, że razem z nami są, a przynajmniej większość, te dziesiątki tysięcy naszych wyborców z naszego okręgu wyborczego, że wspierają również te działania i rządu, i bezpośrednio funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Policji. To rzecz niezmiernie ważna, żeby w tych trudnych chwilach udzielić im takiego moralnego wsparcia. My jesteśmy razem z nimi. Dziękuję bardzo. W tej bardzo trudnej chwili dla naszego państwa bardzo ważne jest, żeby funkcjonariusze służb mundurowych czuli nasze pełne wsparcie. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj w Nowym Sączu przed Karpackim Oddziałem Straży Granicznej, ażeby udzielić wsparcia symbolicznie i naszym funkcjonariuszom tu z Nowego Sącza, ale też wszystkim funkcjonariuszom z kraju, ażeby mieli świadomość i poczucie, że polski naród stoi za nimi, że wspieramy ich moralnie, jesteśmy z nimi, myślimy o nich, modlimy się za nich, za bezpieczeństwo naszego kraju. Szanowni Państwo, sytuacja na granicy jest sytuacją, która będzie eskalowała. Nie mamy tego wątpliwości, że kryzys, który wywołał Łukaszenka, jest związany z sankcjami, które jego reżim przyjął w wyniku wcześniejszych sfałszowanych wyborów,
że za plecami Łukaszenki stoi Putin. Jesteśmy na początku drabiny eskalacyjnej i mamy świadomość, że ta sprawa może eskalować dalej. Dlatego tak ważne jest, że tutaj w Nowym Sączu Rada Miasta zainicjowała taką procedurę. Liczymy i apelujemy, że również inne samorządy Nowego Sącza, Sądecczyzny, powiat, województwo, poszczególne gminy również w sposób jasny zadeklarują poparcie i wsparcie moralne dla naszych funkcjonariuszy, którzy dzisiaj w trudnych warunkach atmosferycznych, w lasach, nad rzekami strzegą naszej granicy. To jest granica Unii Europejskiej, to jest granica naszego bezpieczeństwa. Dlatego apelujemy i prosimy, ażeby pozostałe samorządy również włączyły się w ten proces. Drodzy Państwo, dzisiaj warto też przypomnieć, że w 2014 roku, gdy ówczesna władza likwidowała Karpacki Oddział Straży Granicznej, ale także jeszcze inne oddziały w Polsce, my uznaliśmy, że to są złe decyzje. Przywróciliśmy oddział karpacki do Nowego Sącza, odbudowaliśmy. Również w planach naszego rządu jest budowa jednostki wojskowej Wojnarowie, również powstanie batalion WOT-u w Limanowie w Nowym Sączu. To jest nasz wkład właśnie w bezpieczeństwo. Widzimy, że dzisiaj w tym świecie zmieniającym się bardzo ważne jest, żeby nasz kraj był samowystarczalny, jeśli chodzi o kwestie zapewnienia bezpieczeństwa naszych granic i bezpieczeństwa obywateli. Dlatego tak ważne jest dzisiaj poczucie jedności. Apelujemy też za pośrednictwem mediów do wszystkich sił politycznych w naszym kraju, do radnych, parlamentarzystów, radnych miejskich, gminnych, powiatowych, którzy są członkami różnych formacji politycznych, ażeby w tej sprawie odrzucili na bok spory polityczne i żeby to wsparcie było jednomyślne. Dlatego, że to jest ważne, żeby w tej sprawie cały naród stał za i popierał funkcjonariuszy służb mundurowych, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej i Polskiej Policji. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dzień po naszym Narodowym Święcie Niepodległości, kiedy razem, ponad podziałami, byliśmy na mszach świętych, na pochodach, na różnego rodzaju uroczystościach, pokazywaliśmy, że jesteśmy jednością. Pokazywaliśmy, że czcimy naszych ojców, założycieli, tych, którym jesteśmy wdzięczni właśnie za tą przelaną krew, za miliony łez, które wylały matki, rodziny tych, którzy polegli właśnie w honorze, obronie naszego kraju, ale także i munduru. Ten mundur Polski, wszystkich służb i funkcjonariuszy i żołnierzy Polski jest, moi drodzy Państwo, napojony tą krwią naszych przodków. Ten mundur to jest honor. Bóg, honor, ojczyzna, ale my dodajemy rodzina i miłość. A więc, moi drodzy Państwo, bo tylko miłość do ojczyzny i dobre wychowanie w domu sprawiają to, że mamy tą odwagę powiedzieć stop. Mamy tą odwagę bronić naszego domu, a naszym domem jest Polska. Niezależnie od, tak jak było powiedziane, od poglądów, od opcji politycznej, to jest nasz dom. To jest nasz dom, za który nasi przodkowie przelewali krew. Jesteśmy, moi drodzy Państwo, winni to im, żeby ten dom obronić, żeby ten dom był silny i stabilny. Więc, moi drodzy Państwo, zapomnijmy o sporach politycznych, zapomnijmy o podziałach. Razem, wespół, zespół, stwórzmy właśnie ten wielki łańcuch wsparcia naszych mundurowych na granicach. Pokażmy, że jako naród jesteśmy wielką jednością i nikt nas nie będzie potrafił złamać. Moi drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że nasz dom to jest miejsce naszego bytowania, funkcjonowania. Tu żyjemy, tu funkcjonujemy i chcemy być razem. A więc, moi drodzy Państwo, tak jak było też apelowane, prosimy naszych kolegów, wójtów, burmistrzów, radnych na wszystkich poziomach o to, żeby poparli naszą inicjatywę. Braliśmy udział tu z kolegami posłami już w akcji, którą zainicjowała pani marszałek Elżbieta Witek, poprzez na przykład wysłanie kartek z życzeniami po prostu do naszych funkcjonariuszy. Każdy gest takiego ciepłoty serca jest dla nich dzisiaj ważny. Pokażmy, że jesteśmy z nich dumni i że chcemy ich, moi drodzy Państwo, wspierać. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina i miłość. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wczoraj przeżywaliśmy radośnie Święto Niepodległości, ale tę radość przesłaniał nam troszeczkę niepokój. Niepokój, który bierze się z tych właśnie wypadków, które mają miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Szanowni Państwo, są takie chwile i były takie chwile historyczne, kiedy społeczeństwo dawało wsparcie swoim obrońcom, tym służbom, które stoją bądź stały w przeszłości na straży bezpieczeństwa państwa i Polski. Tak było w międzywojniu, tak było w 1918 roku, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, kiedy tłumnie społeczeństwo stanęło po stronie legionistów. W tej chwili Polska też staje wobec jeszcze niewiadomego,
zagrożenia, ale z całą pewnością to zagrożenie będzie eskalować. Te służby, które w tej chwili pełnią pełną poświęcenia właśnie misję na granicy, oczekują wsparcia społecznego. Wydaje się, że to wsparcie powinno być z wielu środowisk. My jako Rada chcemy również ten skromny przyczynek dla tego wsparcia uczynić. Ja sobie poczytuję za wielki zaszczyt to, że jako radny mogę uczestniczyć w tej inicjatywie uchwałodawczej. Będę kierował wspólnie z moimi koleżankami i kolegami radnymi gorący apel do wszystkich pozostałych koleżanek i kolegów radnych o to, by zechcieli ten apel, to oświadczenie poprzeć. Niech to będzie taki widomy dowód naszej jedności w sytuacji kryzysu, w sytuacji, kiedy są rzeczy ważniejsze niż doraźne różnice, polemiki, animozje, spory. Naprawdę, to odsuńmy na bok. W tej chwili stajemy wobec bardzo poważnego wyzwania dla bezpieczeństwa Polski. Wydaje się, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy zamanifestować naszą jedność. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, projekt uchwały, który został przygotowany przez grupę radnych, zostanie złożony w biurze Rady Miasta. Mam nadzieję, że ponad podziałami znajdą się tam podpisy radnych ze wszystkich klubów Rady Miasta Nowego Sącza. Chciałabym, aby ten projekt znalazł się w porządku obrad najbliższej sesji 23 listopada. I wtedy, abyśmy mogli przez nasze głosowanie, przez to, że wyrazimy aprobatę dla tego oświadczenia, wyrazić tą pełną solidarność, wdzięczność i szacunek dla naszych służb mundurowych. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję za udział w konferencji panom posłom, ale również mojej koleżance, pani radnej Ilonie Orzeł oraz panu radnemu Wojciechowi Piechowi. Bardzo Państwu dziękuję.